Cześć, siemanko ludziska, z tej strony Pietrano. Dzisiaj mamy niedzielę, a że dzień święty, to trzeba go święcić. Ale poleciał, ja masz R1. Te auta jadą. Wiem, pojadę przed pełen. Ale strzela. Przytrę. Nie, kurwa. Muszę odpuścić gaz, bo w typa się wpierdolę. Co chować? Siemano. Hej. Adrian, dzieci małe są, nie? A ja i słuchaj, 2,5 tysiąca obrotów, to już nie prze... No, Deb Killer wyciągnął. Każdy do mnie tak mówi. Siemano, Adrian. Cześć, Adrian. Siemanko, Adrian. Miło widzieć. Siemano. Co tam? Stary, o kurwa. Motor wiesz, stał chyba, nie wiem, z 3 tygodnie czy 4 i ten wiesz jakby ten alarm przysłonił. ZK Gixior KWZX10 R600 KZZRK MT10 KWZ1000 i cebula. Bo nie prawiliśmy dla kumpla moto. Znaczy prawiliśmy, jeden kumpel prawił, reszta patrzyła się, także jest nas teraz, czy też wiesz. Ubieramy się i w pizdu jedziemy, bo jest za gorąco. Trzeba sobie jakoś radzić. Troszkę mocne opadnięcie. Cebulkarz się rwie, żeby lecieć na gumie. Taka watacha. Ciśniemy. Mam nadzieję, że zaraz będą winkielki, bo się nudzę. Naprawdę. Wiedziałem. Mam nadzieję, że nie ma zbyt dużego szumu, ale chyba jednak zamknę szybkę, bo może być ten szum. Ale fajna watacha. Kurde. Houdini. Repeta. Ale wiatr jest masakryczny. Jademy na stację, bo Peterowi się już waha załączyła, rezerwa. Czy jest lipa? O, tu już jest stacja. Przeelegancko. Nie. MT-10.
ale jest gorąco. Zobaczymy ile stopni. Ale ZZR-ka zadymiła. Mamy 30 stopni. Dobra, to w sumie siemanko ludziska, witamy się już wcześniej. Ale trzeba byłoby coś nagrać. Także jest to pierwszy motovlog po przyjechaniu do Holandii z urlopu z Polski. Wcześniej były dwie kompilacje, tak jak mówiłem. Także przydałby się jakiś motovlog wrzucić. Dzięki ogólnie za aktywność i w ogóle naprawdę jestem mega zadowolony z tej okazji, z tego powodu. No i cóż mogę jeszcze powiedzieć, latam sobie teraz z ekipą, w końcu znalazłem taką pogodę, znalazłem, po prostu się przydarzyło i akurat ludzie się znaleźli. No cóż, ciśniemy sobie tutaj po dróżkach. No i w sumie powiem wam, że na urlopie byłem u Motodixów w sumie na 2-3 dni, przy czym cisnęliśmy, o, fotradar skubany, no. No i byliśmy na zlocie u Pachola, naprawdę mega fajny zlot. Troszkę pogoda była za gorąca, ale naprawdę Pachol, szacun za organizację, za wszystko, za trud włożony w cały ten zlot. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie o wiele, wiele więcej ludzi. Nie tylko motoblogerów, ale ogólnie ludzi. Poznałem wielu motoblogerów, miło było cię poznać, Kowal. Przepraszam, że jeżeli o kimś nie wspomnę, ale jest mi bardzo gorąco, łeb mi pęka od gorąca. Jestem zgrzany, teraz mamy niby 25 stopni, ale to jest niemożliwe, bo grzeje masakrycznie. MT10 prowadzi, my ciśniemy za nim. No i cóż, ogólnie materiały z pobytu u Motodixów, jak sobie lataliśmy, może wkrótce wlecą. Jeżeli Venom mi prześle materiał z mojej kamery, gdyż na mojej karcie się one zepsuły, jak sobie je zgrywałem. Zapraszam do subskrybowania Motodixu, bo naprawdę niedługo może wlecą jeszcze jakieś materiały, gdzie ja tam występowałem. Poleciał Yamaha R1 RN19 chyba, albo bambusowa, nie, to było RN19. Kurwa, jak pod prąd cisnę. Fajnie, nie? Kurwa, 500-ka. Ta, to w trasie, sakwa. Kurwa, sakwę zamocowałem, maksymalna prędkość z nimi 120, ale prawie dwie kapaki cisnąłem i tak mi się stunęły, zachowały. Takie motory. Moto bandziory. Poznałem ich kiedyś. Tak? Teczek, Gixior, kawa. Konik na biegunach.
pokój miał. Chyba Houdini będzie gumował zaraz. A nie, 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 nie. Kurwa, ile piachu. Chciałem zejść na kolana, ale patrzę, tyle piachu, że ja pierdolę. Obstrałem się. Ale mi się rozjebała mucha albo pszczoła. Ekipa. Pięknie. Pieter się nie zawraca, tak jak wszyscy. Co się stało? Pchasz? Czekaj, czekaj, momencik. Czekaj, jest prąd? Moment. W ogóle prąd nie ma. Czekaj, na dwójce najlepiej, moment. Jest dwójka? Czekaj, moment. Okej, no. Proszę. Ciśniemy, koleżance, coś z prądem jest nie tak. Albo nie ma ładowania, chociaż w sumie gdyby nie było ładowania, to by teraz w ogóle nie chodził motocykl, a jednak na pych odpala i jeździ. Także kurczę, ciekawe. Ale cóż, ciśniemy. Już do domu, do maka, chłopaki zgłonieli. Kurde, myślałem, że to będzie taki łuk fajny. Aj, aj, aj. Robimy ślad? Tak na zakończenie robimy. Ale ślad zrobimy, ja pierdolę. Jakieś 20 metrów. Na sam koniec.
koniec? A niech będzie, niech odjadą. Słucham? Nie, taką stanę. Też postaw sobie wzdłuż, nie? Picobello. To na rozicho, pomogę im. Elo. Co się stało? No kos. Nora, ostrożnie. Dasz radę, aby ja? Tak, tak. Ostrożnie, czekaj. Dobra, zdążymy. Dawaj. Kurczaczki. Mam nadzieję, że koleżance już nie będzie padał silnik, w sensie się włączał, bo będzie niefajnie. Sapi wam pewnie, ale uwierzcie mi, jest masakrycznie gorąco. No my tutaj asekurujemy jeszcze koleżankę. Jest tutaj ZX10R, 600RR-ka, Z1000 i ZZR-ka, 600-ka i cebula. Także zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania i oczywiście udostępniania, bo wiadomo, teraz ciężko na tym YouTubie minimalnie urosnąć, gdy jest tyle youtuberów na topie. No i to tyle. Dzięki jeszcze raz za uwagę, pozdrawiam gorąco. Cześć, strzałeczka.